Dzisiaj zrobimy sobie trochę zmian na tej makiecie, czyli autokuszetka została z Slickstrain ściągnięta. Przywrócimy ją do składu Intercity, tak jak było w latach 90., początek 2000, kiedy przez około 10 lat autokuszetki były w składach Intercity, które kursowały w góry, nad morze, z Katowic na przykład nad morze. To, że kierowca mógł sobie, raczej turysta mógł sobie zabrać ze sobą samochód, taką autokuszetkę. Szkoda, że w Polsce już tego nie ma, ale w innych krajach autokuszetki są bardzo sławne, choćby w Niemczech. Autokuszetki do dzisiaj są platformy takie na samochody, wagony na samochody dla pasażerów. Przełożą samochody i tak i motory. Włączyliśmy do kontaktu? Włączyliśmy czy nie? Chyba by to musiało. Zobaczymy i sobie podczepimy autokuszetkę. Już są załadowane samochody od pasażerów. No to trzeba będzie podjechać po wagon. Tutaj trzeba dobrze to rozjazdy trzeba dobrze ścisnąć, żeby się dobrze zeszły, bo to magle mos. No. Będę musiał coś poczyścić tutaj na dole. Dawno nie czyściłem torów. O. Teraz to szczepimy tutaj. Jedną ręką to nic nie zrobię, to muszę szczepić. Wagon szczepiony. Podczepimy się pod wagony, tutaj muszę dobrze to ścisnąć, bo jak naskoczy na iglicę, to zobaczymy.
zobaczymy, jak tu pojedzie. Która pojedzie? Zaś ten rozjazd. O! Oj. Rozjazdu nie przełożyłem, jak mi tamto wyjechało. Oj. Ostatnio się tamto bawiłem. Teraz wyszedł, ale teraz muszę zmienić. Tu niech pojedzie, tu go poprawię. Nie wiem, czy dobrze wiedziałem, że źle spiąłem. Muszę dobrze spiąć to. Zobaczymy, jak teraz się spięło. No, teraz się spięło tak, że wagon wyleci. Muszę tu sobie spiąć. Trzecie podejście. Tutaj mam dwa różne sprzęgi, dlatego tak właśnie bywa. Tak tu jest dobrze.
O, ktoś dzwoni. Co tu się stało? Ktoś dzwoni. Muszę teraz odebrać telefon. Muszę kończyć nagrywanie, bo muszę gdzieś jechać teraz.